Szczęść Boże, coś wam powiem. Na niebo nie można sobie zasłużyć. Niebo można otrzymać w darze. Można je przyjąć. Bo taka jest właśnie logika miłości. Już was nie nazywam sługami. Czy to znaczy, że nie mamy służyć? Owszem, mamy. Ale nie zasługiwać. Nie mamy być sługami w sensie bycia niewolnikiem. Mamy być przyjaciółmi Jezusa, którzy właśnie z powodu przyjaźni, a więc z powodu bardzo intymnej, zażyłej więzi z Nim, będą chcieli służyć. Nie tyle będą musieli, co właśnie będą chcieli. Czy można jednak nakazać miłość? Przecież jest ona ze swej istoty aktem wolnej woli. Nie da się jej wymusić. Bóg stworzył nas wolnymi i zdolnymi do kochania. To jest jakby najważniejsza cecha naszego człowieczeństwa. Człowiek tylko w miłości może odnaleźć spełnienie i szczęście wieczne. Wolność, którą dał mi Bóg, służy miłości. Pozwala mi również odrzucić ten Boży plan i żyć niezgodnie z moją naturą. Wówczas jednak nie będę szczęśliwy, a w skrajnej sytuacji mogę odrzucić szczęście na zawsze. Bóg jest miłością, więc kto jest Jego przyjacielem, będzie stawał się do Niego podobny. Będzie kochał. Przykazanie miłości bliźniego trzeba przyjąć dobrowolnie. Jak prośbę przyjaciela. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Może mi się wydawać, że to ja szukam Boga, ale w rzeczywistości to najpierw On poruszył moje serce. Wybrał mnie jak każdego człowieka i oddał za mnie życie jak za swego przyjaciela. Pan Jezus wtajemnicza uczniów i każdego z nas w sprawy swego Ojca. On nie potrzebuje naszej rady czy opinii, ale robi to tylko po to, aby pokazać nam swoje zaufanie. Jakby dawał klucze do mieszkania i mówił: przyjeżdżajcie, kiedy chcecie. Chce nas wprowadzić do tej swojej rodziny, rodziny trójjedynego Boga. Chce, abyśmy poznali od środka, jak działa ta rodzinna firma, dzięki której powstał i istnieje świat. Dzięki temu będziemy mogli się w nią zaangażować, aby iść i owoc przynosić i aby owoc nasz trwał. Nie jest to wyraz wybujałej ambicji człowieka, ale wybór Chrystusa. Miłość wzajemna jest zatem otwarciem na błogosławieństwo Boże, którego nie można uzyskać w inny sposób. Jezus wciąż zachęcał ludzi do wzajemnej miłości, która jest gwarantem dobrego życia. Wzajemnie mamy zatem służyć sobie i być pomocą w codziennych obowiązkach i zwykłych sprawach. Ten gest pomocnej ręki, jeśli będzie wyrażony wobec drugiego człowieka, jest gwarancją końcowego sukcesu życia w pokoju serca. Tylko bycie dla innych jest gwarancją, że nasze życie nigdy nie będzie nudne.